Jak tam chłopy? Staliście już? Witam na tonażu dziennym z kącika kultury fizycznej Skrzypasa. Dzisiaj lecimy trening FBW, jak ostatnimi czasy. Już ogólnie jestem przy końcu dwóch ćwiczeń. Także lecimy z tematem. Robię ćwiczenia łączone. Teraz robię wyciąg górny. To jest już ostatnia seria, co prawda. Wyciąg górny w wąskim chwycie. O! 12 powtórzeń. 12 powtórzeń. I to sobie robię. Już ostatnio pokazywałem to ćwiczenie. To jest bardzo fajne ćwiczenie. Robię hantelki, wyciskam z ziemi. Czyli jest, można powiedzieć, ruch się zatrzymuje w tym momencie, gdy łokcie dotykają ziemi. Jakby się to robiło sztangą, no to gdzieś z tyle od klatki, przypuszczam tyle, no gdzieś z tyle od klatki sztanga się zatrzyma, gdyż łokcie będą dotykać ziemi. Podobno to daje siłę. Ja to robię ogólnie jako urozmaicenie, ale chcę to zrobić na następnym treningu ze sztangą. Wezmę sobie stojaki na sam dół obniżę, tak żebym mógł sztangę wyciągać. Położę się na ziemi i normalnie z ziemi będę sobie tą sztangę wyciskał. Jako urozmaicenie treningu. Dobra. O. Tu z hantlami to wychodzi taka trochę większa liczba powtórzeń. Co prawda mogę sobie większe hantle zmontować, ale to raz, że będą nieporęczne, bo mam co prawda 4 piętnastki i 4 dziesiątki, ale one są szerokie. W sensie są płaskie i długie. Nie są grube i po prostu nieporęcznie by mi było to po prostu zarzucać. Dlatego następnym razem, jak będę chciał troszkę większy ciężar założyć, żeby tak do 8 ruchów zejść, no to mówię, to sztangę sobie zmontuję. Trening jest FBW intuicyjny. Na każdym treningu po prostu robię na daną partię coś innego. Na jednym treningu jest wyciskanie na płaskiej, na drugim są poręcze lub wyciskanie na skosie. I tak to wszystko cały czas mieszam sobie. Uf.
Dobra, hantle w sumie wracają na swoje miejsce. To jest taki trening zaawansowany, można powiedzieć. Taki kombinowany, zaawansowany pode mnie typowo. Pod to, jak ja się czuję, pod to, jak na mnie ten trening działa, jak czuję po prostu, jakie mam czucie, jakie mam odczucia po danym treningu. No na razie to tak, jak sobie ułożyłem sam, fajnie to wszystko się, fajnie to działa. Troszkę coś innego, mniej. No dla mnie jest urozmaicenie, bo jest dużo różnych ćwiczeń, wykonuję sobie, a nie ciągle powtarzam to samo, na przykład w splicie, nie? Tu codziennie co inne ćwiczenia mogę robić, po jednym ćwiczeniu na partię. I ćwiczeń na daną partię jest, wiecie, multum. Także nie idzie się nudzić. Dobra, lecę dalej. Dobra, chłopy, lecimy z tonarzem. Powiem wam, że dowaliłem tutaj na ten wyciąg 2,25 i 0,4. Czyli jest 50-90 kg. 90 kg żywego ciężaru. Dlatego muszę patrzeć, jak robię serię. Cielinka wytrzymuje. Nałożyłem, to jest to już w sumie ostatnia seria, piąta. Nałożyłem szeroki drążek. Ale łapię go tu, nachwytem, bo tu jest ogólnie nachwyt młotkowy, czyli pięść pionowo, ale łapię nachwytem. O, dobra, teraz to zdejmę. To była piąta seria. Piąta, ostatnia seria, czyli dwa ćwiczenia na plecy. Tak jak FBW, bez łapy dzisiaj. Jeszcze zrobię barki ogólnie przy nosy. Tą nogę mam trochę kontuzjowaną, ale przysiady mogę lekkie robić. Bo mnie nie boli, jak robię przysiad, tylko po prostu źle stanąłem i tam się lekko skręciło coś, ale delikatne przysiady sobie mogę porobić bez ciężarów, nie? Tam nie wiem, 60-80 kilo same po prostu przysiady, bo przy tym nic mnie nie boli, nie? Boli mnie przy wyproście, jak mocno nogę wyprostuję, ale przy przysiadzie nie, nic nie czuję. Czyli delikatnie można zrobić. Ktoś powie, kurwa, co on pierdoli, biegał, kontuzję, ma teraz się przysiady. Tak, bo mnie to nie boli przy przysiadzie. Także po prostu noga się zwichnęła, bo źle stanąłem. Źle stanąłem na krzywym krawężniku i lekko się kolano najwyraźniej zwichnęło, ale nic się tam nie zerwało, dziękować Bogu. Także lekkie przysiady mogę zrobić nawet z własnym ciężarem ciała, nie? Bo jeżeli nie boli przy danym ruchu, no to czemu nie robić, tak? Dobra, ostatnia seria poręczy, piąta. O.
Tak samo te drugie kolano. Nie wiem, czy pamiętacie, kto mnie śledzi, to wie. W tamtym roku spadłem z rowera i skręciłem te kolano. W ogóle mnie nie bolało. W ogóle. Tylko coś mi tam przeskakiwało. Od czasu do czasu. A bólu zero nie było. Żadnego. I też trenowałem. Robiłem. Pomimo tego, że mi przeskakiwało coś tam, co jakiś czas musiało to tam wskakiwało na miejsce, ale wyleczyłem to. Opaska uciskowa, maści, chłodzenie, PBC 157, bo wiązadła były po prostu poluzowane. Zrobił się luz. One musiały się po prostu ściągnąć z powrotem. I się zaleczyło. A też robiłem przysiady. Pomimo tego, że te kolano miałem skręcone, czy tam zwichnięte. Dobra. Przenosy hantli. Zrobimy i to będzie finito na dzisiaj. Pięć serii, zakres ruchu od 10 do 14 ja robię, z ostatnie ćwiczenie i koniec. Powiem wam, że nie brałem kreatyny miesiąc czasu. Zacząłem brać kreatynę od jakiegoś tygodnia i powiem wam, że idzie na bicie. Naprawdę najlepsza kreatyna, jaka jest, to zapamiętajcie, nie powiem wam firmy. Choć ta firma, byście byli zdziwieni, bo to nie jest firma z najwyższej półki, ale to jest firma, która ma już kilkanaście lat i jest pewna. I monohydrat tej firmy, w ogóle wszystkie monohydraty są dobre, tak? Tylko płacisz za firmę, ale akurat ja biorę monohydrat, który jest sprawdzony dla mnie i najlepiej działa. A mianowicie monohydrat mikronizowany 200 mesh. Szukajcie. A w sumie mogę powiedzieć, jakie ja biorę firmy, bo i tak teraz nie jestem związany z żadną firmą. Ja biorę kreatynę na tą chwilę z Active Lab'a. Mikronizowany monohydrat 200 mesh. Pisze się MESH. Kiedyś Vital Max miał taką kreatynę lata temu. Nie wiem, czy jeszcze jest, bo chyba już nie ma. Bo mi się pomyliło Active Lab z Vital Maxem i wziąłem Active Lab'a, ale ona też jest mikronizowana i jest 200 mesh, ale Vital Max miał kreatynę monohydrat mikronizowany 250 mesh, czyli jeszcze drobniejszy. Ta, co ja biorę, to jest Active Lab'a 200 mesh monohydrat mikronizowany, nie? Powiem wam, że biorę już tydzień i miałem robić redukcję, ja dzisiaj wchodzę i patrzę, że waga idzie do góry, nie? A żadnych kalorii więcej nie spożywam niż normalnie. Także chyba wodą podlało. Dobra, ja kończę. Zapraszam wszystkich na skrzypa.stubeshop.pl, żebyście mi tam byli po prawilne koszuliwo. Także wbijajcie, kupujcie i żebyście mi byli. Pozdro.